Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiaj w czasie Wielkiego Postu, podczas pierwszych tegorocznych gorzkich żali, gromadzimy się licznie razem, aby zagłębić się jeszcze raz w tajemnicę największej miłości, którą świat kiedykolwiek znał. Mamy przed sobą niezwykłą drogę, która prowadzi nas przez ogrom cierpienia, przez ogrom odrzucenia, które nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus dobrowolnie podjął dla naszego zbawienia. Wchodząc na tę drogę, wszyscy razem stajemy się dzisiaj świadkami najwyższego aktu miłosierdzia i ofiary, jaką świat kiedykolwiek znał. W mękę Chrystusa nie tylko są wplecione bolesne zranienia Jego ciała, ale również głęboki, wielki smutek Jego serca, gdy doświadczał odrzucenia przez tych, których przecież zbawiał. Dziś więc zbliżamy się do tych niewyobrażalnych momentów w historii ludzkości, kiedy człowiek Bóg, Baranek Boży, bierze na siebie grzechy świata. To właśnie w tej męce i w tym odrzuceniu dostrzegamy jedyne prawdziwe światło, które jest w stanie rozświetlić największą ludzką, życiową ciemność. Światło, które przez mroki życia jest w stanie doprowadzić do zbawienia. Niech zatem na początku dzisiejszego rozważania nasze serca pozostaną otwarte mocą łaski Ducha Świętego na głębokie zrozumienie tego wszystkiego, co dzisiaj odkryjemy. Niech naszymi duszami również wstrząśnie świadomość, jak wielką cenę Bóg zapłacił za nasze grzechy. A w końcu niech życie każdego z nas, chociażby odrobinę, przemienia się przez miłosierdzie, które wylewa się na nas z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozważymy więc prawdę o Chrystusie, który został odrzucony 2000 lat temu, ale i prawdę o tym, że również i dzisiaj tego odrzucenia wcale nie brakuje. Sięgając do kart Ewangelii, gdy chcemy powiedzieć o odrzuceniu, to nie wystarczy tylko spojrzeć na sam proces Chrystusa, w którym ostatecznie zostanie odrzucony, skazany na śmierć, ale ze swoim odrzuceniem spotykał się niejednokrotnie, gdy szedł do ludzi i głosił im dobrą nowinę. Z pierwszym takim bolesnym odrzuceniem Chrystus spotkał się nie gdzie indziej, jak w swoim rodzinnym mieście Nazarecie. Ludzie nie ufają Jego misji, nie widzą w swoim bliskim krewnym kogoś, kto jest ponad człowiekiem. I odrzucenie to wynika w konsekwencji z braku wiary, w konsekwencji z przyzwyczajenia, ale również z ciasnoty ludzkiego serca, które nie jest gotowe do zawierzenia i zaufania. Śledząc losy Chrystusa i sięgając do Ewangelii świętego Mateusza, znajdujemy fragment, w którym faryzeusze i saduceusze żądają od Chrystusa znaku, aby potwierdził to na ich oczach, że jest prawdziwym Mesjaszem. Jezus w tym momencie swojej też bezradności reaguje na ich prośbę z gniewem, wyrzucając im brak wiary, bo widzi, że ci właśnie ludzie
ta elita tego narodu nie szuka w Bogu swojej opatrzności, ale w innych rzeczach, które z Bogiem nie mają zazwyczaj nic wspólnego. W ten sposób ukazuje kryzys ich wiary. Ale i w końcu przychodzi moment, kiedy do Chrystusa przychodzi ojciec, prosząc go o uzdrowienie swojego opętanego syna. I wyraża się słowami: jeśli ty, co możesz? Wówczas sam Chrystus karci go niejako: jeśli ja mogę, wszystko mogę. Jezus podkreśla, że brak wiary ojca chłopca utrudnia uzdrowienie syna, że od wiary, od zaufania zależy duchowe uzdrowienie. Zatem zadajmy sobie również i dzisiaj pytanie, co jest powodem tego, że tak jak 2000 lat temu, tak i dzisiaj niejako pobrzmiewają słowa Barabasza, Barabasza, na krzyż z nim, ukrzyżuj go. Niewiara. Niektórzy ludzie po prostu nie wierzą w istnienie Boga, ani w to, że Chrystus jest Synem Bożym. Różne są tego powody, ale również powodem jest tego, że wiara nie jest przekazywana poprzez świadectwo własnego życia, że wiara niekiedy staje się pustosłowiem w ludzkim życiu. Na jednej z kateches ksiądz prowadzący mówi o jednej z prawd wiary. Nagle z klasy odzywa się głos młodego człowieka, szczerze mówiącego: proszę księdza, ja nie wierzę w powtórne przyjście Chrystusa. Ksiądz na to zadaje pytanie: dlaczego nie wierzysz? Bo ja nie wierzę, że Chrystus zmartwychwstał. Powiedział szczerym sercem. Niewiara. W końcu środowisko i kultura, która jest przynoszona przez środowisko. Wydaje się, że dzisiaj akceptacja Chrystusa za Pana i Zbawiciela jest czymś niemodnym, przestarzałym, nieaktualnym, nie mającym za wiele do zrobienia w naszym życiu. I ludzie bardziej skłonni są przyjmować poglądy, wartości sprzeczne wprost z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Chrystusa. I w końcu przychodzi motyw, który człowiekowi jest znany już od raju, gdy przychodzi do serca grzech i odwrócenie się od Boga. Wielu ludzi odrzuca Chrystusa z powodu swojego przywiązania do zła i grzechu, a On sam w sobie powoduje ich zatwardziałość, zamknięcie się na Boże działanie i pokorne zwrócenie się do nauk Chrystusa. W końcu w świecie współczesnym, również w świecie medialnym, nie brakuje manipulacji, dezinformacji, które powodują niejednokrotnie odrzucenie Chrystusa, którego obraz jest przedstawiany w nieprawdziwym świetle. W końcu są i tacy, którzy odrzucają Chrystusa z powodu życiowych trudności, cierpienia. Pytają, jak Bóg może istnieć i dlaczego pozwala na takie zło w świecie. Gdy spojrzymy na świat, który kreuje się przed naszymi oczyma, to wiele w nim słów o miłości, o wzajemnym poszanowaniu, dobroci, pokoju, równości i braterstwie dla całej ludzkości. Ale najczęściej pośród tych wielkich, wspaniałych słów brak jest jednego.
samego Chrystusa. Przez wielu wizjonerów tego świata może to być świat idealny wręcz, w którym człowiek będzie sam w stanie stworzyć w oparciu o własne prawdy, prawa i zasady. I widzimy człowieka współczesnego, który buduje ten świat z wielkim mozołem. I wydaje się, że wszystko idzie ku dobremu, a jednak nie brakuje w nim katastrof, zamachów terrorystycznych, wojen, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że coraz bardziej one goszczą w ludzkich sercach, powodując ogromne cierpienie. Dzisiaj świat będzie zdawał się pytać w obliczu takich doświadczeń, gdzie był Bóg i dlaczego na to pozwolił. Gdy takie słowa padną, odpowiedź może być tylko jedna. Bóg był tam, gdzie człowiek wyznaczył mu miejsce, na krzyżu. Dlaczego na to pozwolił? Bo człowiek przybił jego dłonie do krzyża. Czy więc jako ludzie wierzący wobec dramatu, który dzieje się niejednokrotnie na oczach naszych, możemy coś zrobić w takich sytuacjach, w których zderzamy się z odrzuceniem przez świat Chrystusa? I to odrzucenie, myślę, że wielu z nas może powodować wielki smutek. Świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz podczas rekolekcji kilkanaście lat temu tłumaczył, co to znaczy przyjmować Chrystusa. I opowiedział wtedy taki przykład. W parku był ojciec z kilkuletnim synem. W pewnym momencie dziecko podbiega do pochyłego drzewa, próbuje się na niego wdrapać, tata go asekuruje, pomaga mu. Gdy cel zostaje osiągnięty, dziecko ufnie patrzy na tatę, tata wyciąga ręce i mówi: skacz, złapię cię. Dziecko chwilę się waha i pyta, czy tata na pewno go złapie. Odległość nie jest duża, raptem na wyciągnięcie ramion. Tata zapewnia, że złapie. Syn uśmiecha się, zamyka oczy i skacze prosto w jego ramiona. Dziecku bardzo spodobała się ta zabawa i powtarzają wszystko od początku kilka razy. Spójrzmy na taką sytuację, na podobną sytuację z innej perspektywy. Zamiast taty z parku jest Bóg, a zamiast dziecka każdy z nas. Jak się zachowujemy, gdy przychodzi trudność, gdy przychodzą problemy, gdy przychodzi w końcu cierpienie, gdy coś przestaje działać po naszej myśli i zaczynamy tracić grunt pod nogami? Dziecko ufa tacie i wie, że nic złego mu się nie stanie. Przecież tata go złapie, nie pozwoli, by stała mu się krzywda. Tymczasem Bóg mówi tak samo do każdego z nas. Skacz, złapię cię, będziesz bezpieczny. Wokół wzburzone morze, ale przeprowadzę cię, tylko mi zaufaj. Drodzy bracia i siostry, wydawałoby się, w tym doświadczeniu powszechnego odrzucenia Chrystusa pozostaje nam iść za wszystkimi, albo możemy ostatecznie zaufać samemu Bogu i przetrwać wszelkie burze tego świata. Amen.